krzyżacki zamek konwentualny w Radzyniu Chełmińskim nazywany był drugim co do piękności zamkiem krzyżackim na ziemiach polskich, ustępując jedynie malborskiej warowni. Dziś zostało z niego niewiele. Historia jego jest przebogata. Pierwszy obiekt obronny o konstrukcji drewniano-ziemnej wybudowano w tym miejscu już w roku 1234. Doceniając wartość tej lokalizacji, krzyżacy rozpoczęli wkrótce dalsze prace fortyfikacyjne i wznieśli konstrukcję murowaną. Ostatecznie w latach 1310-1330 powstała konstrukcja, której pozostałości przetrwały do dnia dzisiejszego. W latach swej świetności zamek w Radzyniu Chełmińskim był zapewne zachwycającą budowlą. Określił to Tomasz Torbus, pisząc: zamek w Radzyniu Chełmińskim jest powszechnie uznawany za modelowy przykład siedziby konwentu w państwie zakonnym. Dzięki wyjątkowej klasie artystycznej odegrał on w pierwszej połowie XIV wieku tę samą rolę, co w końcu tego stulecia pałac wielkiego mistrza w Malborku. W tym drugim wypadku mamy jednak do czynienia z niezwykłymi formami obiektu o wyjątkowej funkcji, podczas gdy zamek w Radzyniu stanowił kulminację procesu rozwoju typu budowli, którym przypisano wiele założeń. Pierwszy poważny chrzest bojowy zamek radzyński przeszedł podczas Wielkiej Wojny z lat 1409-1411. Wojska polskie rozpoczęły jego oblężenie niedługo po grunwaldzkiej wiktorii, jednak większość sił Jagiełły skierowana była na Malbork. Stąd też krzyżacy byli w stanie utrzymać zamek. Zasadniczy szturm miał miejsce dopiero 21 września, kiedy to na twierdzę uderzyły chorągwie wracające na południe po nieudanym oblężeniu zakonnej stolicy. O tym pisał Jan Długosz. Krzyżacy próbowali co prawda odzyskać swą własność, jednak polska załoga utrzymała się w Radzyniu aż do podpisania pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku. Kolejne walki miały tu miejsce podczas wojny trzynastoletniej, kiedy to dwa tygodnie po jej wybuchu siły Związku Jaszczurczego zdobyły zamek szturmem i odparły krzyżacki kontratak. Ostatecznie obiekt znalazł się na trwałe w polskich rękach po podpisaniu drugiego pokoju toruńskiego i stał się siedzibą miejscowego starosty. Gdyby nie późniejsze wydarzenia, zamek mógłby przetrwać w dobrym stanie aż do dnia dzisiejszego. Tak jednak się nie stało. We wrześniu 1628 roku pod zamek podeszli Szwedzi. Gustaw Adolf przemierzał Pomorze, chcąc zadać Rzeczpospolitej na tyle duże straty, by zmusić króla Zygmunta III Wazę do zawarcia niekorzystnego dla niego pokoju. Idąc w kierunku Brodnicy, Szwedzi zaatakowali również zamek w Radzyniu. Ta niegdyś potężna i groźna budowla po upływie 300 lat była już niestety łatwym celem dla nowoczesnej artylerii. Na skutek ostrzału zawaleniu oległa zachodnia i północna część zamku. Zniszczeń tych nigdy nie naprawiono, co jednak ma też swoje dobre strony. XVII-wieczna odbudowa doprowadziłaby do zmiany całej bryły zamku i zasłonięcia lub zniszczenia znacznie dużej części XIV-wiecznej substancji.